Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni dyskutowali na temat budżetu. W tym budżecie zostały zaplanowane obligacje, czyli rodzaj zadłużenia gminy. To jest przedmiotem dość intensywnych kontrowersji. Większość radnych uznała, że nie będzie chciała się opowiedzieć za obligacjami. Ty, Januszu, uznałeś, że taki budżet ma sens i tak się powinno by zaplanować. To jest tak naprawdę budżet przyszłej Rady Miejskiej, bo od kwietnia już będziemy mieli nową Radę Miejską i to ona będzie musiała dalej procedować z tym budżetem. Powiedz, dlaczego uważasz, że te obligacje powinny mieć miejsce w tym budżecie? Ja nie uważam, że same obligacje muszą mieć miejsce w budżecie. To nie o to chodzi. Jednak mamy deficyt. Nie mamy wystarczającej kwoty dochodów na to, żeby pokryć wydatki, które chcielibyśmy zrealizować inwestycje. I deficyt można sfinansować wyłącznie z wolnych środków, tak zwanych tych środków, które pozostają po roku ubiegłym, których jeszcze nie wiemy, w jakiej kwocie będą. One zostały w niewielkiej kwocie już wpisane, takiej bezpiecznej, ale nie wiemy, jaka ta kwota finalnie będzie, lub z obligacji i pożyczek. Nie możemy wpisać do budżetu planowanych wniosków o dotacje. A takie dotacje zwiększą nam dochody w ciągu roku. W związku z tym, planując wydatki na inwestycje, będziemy mieli deficyt i ten deficyt możemy sfinansować na papierze, zaciągając obligacje. To znaczy, ale nie musimy tych obligacji zaciągnąć od razu. One tak. będą dopiero potrzebne wtedy, kiedy nie uda nam się podnieść dochodów w ciągu roku. To znaczy, spodziewamy się, że ten budżet będzie tak naprawdę większy po stronie przychodów tak. i dochodów, ale nie możemy tego wpisać i w związku z tym nie możemy wpisać też wydatków, czyli nie możemy zaplanować różnego rodzaju inwestycji. Tak? I jakby jakoś trzeba z tej niemożności wybrnąć. To, co zostało zaproponowane przez urząd, to jest pisanie obligacji, które, jak mówisz, niekoniecznie zostaną wzięte i ten dług zaciągnięty. Tak, prawda? Tak. Jest z nami też Maria Dragunowicz, która zajmowała się w miejscu, gdzie pracowała poprzednio, sprawami finansowymi i budżetowymi i tak dalej, więc chciałem ją zapytać o tą sprawę zadłużenia. Czy Łomianki są mocno zadłużone i czy zaciąganie nowych zobowiązań, jeśli by one w ogóle weszły w życie, bo tego nie wiemy, czy to zadłużenie byłoby niebezpieczne dla Łomianek? Więc jednym z mierników oceny zadłużenia samorządu jest wskaźnik zadłużenia. I tutaj, jeśli chodzi o ten wskaźnik, to w poprzednich latach był on odczytywany jako relacja kwoty długu, całego długu, wynikającego z pożyczek, z kredytu, z obligacji. Plus do tego trzeba zawsze dodać obsługę tego długu, czyli odsetki, jakieś prowizje. I całość jest porównywana do dochodów bieżących, ale dochodów bieżących skorygowanych o dotacje, o te wpływy, czyli i na przykład jeżeli byłyby środki też unijne, bo dochód bieżący to są te wpływy, na które gmina ma po prostu może nimi dowolnie czy tam zgodnie z działami wydatkowywać, a dotacje to wpływają z zewnątrz, czyli jakby nie ma wpływu, więc musimy to zdjąć, żeby realnie ocenić ten wskaźnik. Jesteśmy bezpiecznie zadłużeni, czy nie? Tak, jesteśmy bezpiecznie zadłużeni. A kwota, jeszcze powiem tak, w artykule 243 ustawy o finansach publicznych ten wskaźnik jeszcze został rozwinięty. Tam są w zasadzie, po jednej stronie jest ta relacja, o której mówiłam, zadłużenie do dochodów bieżących, ale jest jeszcze, trzeba zbadać drugą stronę, który w artykule jest to indywidualny wskaźnik zadłużenia IWZ.
I tam jeszcze się liczy, nie wiem jak jest w Łomiankach, ale z okresu 7 lat albo 3 lat porównuje się dochody bieżące zmniejszone o właśnie wydatki, które idą na obsługę długu i to wszystko porównuje się do dochodów bieżących minus też dotacji. Okej, okay, to bardzo techniczna to jest trochę i przydałaby się ta analiza, tablica. Której rzeczywiście no, chyba jakby nie musimy przekonywać naszych słuchaczy, że żeby to koniecznie zrozumieli. Jest to procedura ustalona przepisami i dokładnie obowiązująca. Dokładnie. I teraz jak wygląda to zadłużenie? I teraz tak, jeśli chodzi o naszą gminę, to się, może tak odniosę się do budżetu, do projektu budżetu, bo rejonowa Regionalna Izba Obrachunkowa wydała opinię na temat budżetu i podała ten wskaźnik indywidualny IWZ na poziomie 20,68%. Padło na poprzedniej sesji od strony Janusza nawet padło pytanie, a jaki jest ten limit zadłużenia, ten pułap największy. Ten pułap największy to jest 60%. Więc uważam, że gmina jest zadłużona no jakby bez ryzyka i pamiętajmy także, tutaj oceny dokonuje, przy budżecie oceny dokonuje Regionalna Izba Obrachunkowa, tak? I skład tam orzeka, czy pozytywnie, czy negatywnie ocenia, a plus jeszcze ocena jest ze strony banku, ponieważ jeżeli będzie się starała gmina o emisję obligacji, no to przy każdym złożeniu wniosku jest jeszcze ocena banku. I wtedy jeszcze się bada wiarygodność. Jednostki samorządu terytorialnego są dla banków traktowane jako jednostki w zasadzie bez większego ryzyka dofinansowania. Bo jednostka samorządu terytorialnego nie może upaść, a więc w zasadzie banki nie tworzą nawet rezerw na ryzyko związane z ewentualną niewypłacalnością. Czyli jesteśmy dobrym klientem dla banków, tak? Jesteśmy bardzo dobrym klientem. I tak, ale ja myślę, że warto, zanim zabrniemy dalej, bo to wszystko jest bardzo technicznie dobrze wytłumaczone, ale idea tego budżetu i ze wszystkich komisji, na których na ten temat rozmawialiśmy. Ja o to dopytywałem na komisjach połączonych, na posiedzeniu połączonych Komisji Rady Miejskiej panią skarbnik, czy musimy, kiedy będziemy musieli zaciągnąć te obligacje, czy musimy w ogóle ostatecznie je zaciągnąć. I zawsze odpowiedź była taka, że jeżeli zwiększymy dochody, to nie będziemy musieli tych obligacji zaciągnąć. Więc tak naprawdę my jeszcze nie zadłużamy gminy. My mówimy, istnieje ewentualność, że tą gminę zadłużymy pod koniec roku. Nawet pani skarbnik na sesji powiedziała, że w okolicach czerwca będzie trzeba podjąć decyzję o emisji obligacji. Czyli my jeszcze nie podejmujemy decyzji o emisji obligacji. My ją podejmiemy, już nowa Rada Miejska podejmie tą decyzję w okolicach czerwca. Może podjąć tą decyzję na podstawie tego, jak idą inwestycje. Czyli my teraz możemy zapisać to finansowanie deficytu z emisji obligacji, rozpocząć procesy inwestycyjne, to znaczy rozpisać przetargi, przygotować projekty na realizację inwestycji i śmiem twierdzić, że część z tych inwestycji, które zapisaliśmy w budżecie, nie wystartuje. Nie wystartuje do czerwca, będą opóźnienia, będziemy mogli z powodzeniem powiedzieć, nie da się ich skończyć do końca roku, więc milion tu, 2 miliony tam, nie będą potrzebne w tym roku, one będą potrzebne w roku następnym i wtedy będziemy dyskutować, jak znaleźć te pieniądze na te inwestycje w roku następnym. Możemy zmodyfikować wtedy wieloletnią prognozę finansową, zmniejszyć deficyt w tym roku, ponieważ będziemy wiedzieli, że tych inwestycji w tym roku nie da się zrealizować, co spowoduje zmniejszenie potrzeby dotyczącej obligacji. W międzyczasie też gmina powinna występować o dofinansowanie, co spowoduje, że zostaną zwiększone dochody. I to też zmniejszy deficyt, i to też zmniejszy presję na zaciąganie obligacji. Jeśli byśmy totalnie nie chcieli zaciągnąć obligacji,
inwestycje by nam szły, bylibyśmy gotowi do realizacji tych inwestycji, to też możemy je po prostu anulować. Albo, tak? Przesunąć, albo przesunąć na kolejny rok, tak? Jeżeli okazało się, że nie mamy dochodów i nie mamy tych dotacji, no i to, z czego tu sfinansować? Albo podjąć wtedy decyzję o jednak emisji tych obligacji i zrealizowanie tych inwestycji. Ja bym tutaj szła w kierunku, żeby jednak pociągnąć obligacje. Natomiast to, co powiedziałeś, jest bardzo ważne, żeby pokazać, być może zrobić prezentację na sesji i pokazać te różnice, które będą w ciągu roku. I pokazać, kiedy będzie największa potrzeba zaciągnięcia tych emisji, tak? I to jest chyba do zrobienia. Natomiast przesuwanie inwestycji rozpoczętych, no na przyszły rok, to bym się tutaj... Rozpoczętych w sensie mamy projekt. To trzeba uważać, bo jest inflacja i jeżeli przesuniemy, to będziemy musieli za większe koszty to robić. Więc to trzeba raczej dobrze rozważyć, ale to, co powiedziałeś, pokazać. Mnie tam brakuje właśnie na sesji takiej prezentacji tego budżetu. Nawet nie dokładnie wszystkie wydatki, tylko ale strukturalnie. Najbardziej strukturalnie, że mamy tak wpływy, największe wpływy z czego i kiedy, to tu już na pewno pani skarbnik by podpowiadała i kiedy to następuje. I wtedy będzie widać, gdzie są te luki. I gdzie te luki trzeba sfinansować. Tutaj warto powiedzieć o tym, jak budżet był wcześniej planowany. Tak? Planowaliśmy budżet nie uwzględniając wszystkich wydatków bieżących, czyli pensje dla pracowników gminy nie były zaplanowane do końca roku, były zaplanowane na 3 kwartały, tak. I zawsze po wakacjach, pod koniec wakacji mieliśmy taką sesję, na której trzeba było dołożyć pieniędzy do projektu budżetu, bo brakowało na pensje, tak mówiąc skrótem. Podkreślmy to, bo to jest rzeczywiście rzecz, która nie przychodzi do głowy przeciętnemu mieszkańcowi Łomianek. Budżet był zaplanowany tak, że brakowało tam pieniędzy na przykład na 3 miesiące, przez 3 miesiące na wynagrodzenia dla pracowników. Tak? Na prąd, tak, na ogrzewanie. Bo... Albo właśnie na takie opłaty jak prąd czy inne. I ponieważ radni zgłaszali zastrzeżenia co do takiego planowania, ja ze swojej strony na komisji rewizyjnej za każdym razem podkreślałem, jak duże są różnice pomiędzy planem budżetu ze stycznia, a planem budżetu z grudnia, bo my w ciągu roku zmieniamy plan, przesuwamy tarczę. Tak? Ja lubię tą analogię, mamy tarczę i próbujemy w nią trafić, tylko że nie trafiamy w nią dość skutecznie, w związku z tym w ciągu roku ją sobie trochę przesuwamy tam, gdzie się nam udało trafić. Realizując inwestycje i realizując dochody. Jak pokazują lata ubiegłe, więc co roku plan pomiędzy początkiem a końcem różni się około 20 milionów złotych. Tak? Więc to są takie różnice, których można by było się spodziewać też teraz i powiedzieć, no dobrze, to my te 20 milionów, których brakuje nam na inwestycje w tej chwili, to zdejmiemy z wydatków bieżących. I przeznaczymy na inwestycje, ale wtedy będzie brakowało na wydatki bieżące pod koniec roku. Wtedy będzie trzeba dołożyć tych pieniędzy później. Więc my moglibyśmy okroić ten budżet, nie brać obligacji, nie mieć deficytu, rozpocząć te inwestycje i tak jak mówiłem, część z nich nie zostanie zrealizowana, część z nich zostanie przesunięta na rok następny i wtedy okaże się, że pieniądze, które teraz zaplanowaliśmy na inwestycje, będzie można przesunąć na wydatki bieżące. Budżet się dalej będzie spinał. Tylko, że to nie pokazuje, co się tak naprawdę stało. Czyli wolę, żebyśmy my mieli deficyt, tak. Żebyśmy mieli pełny plan wydatków na cały rok, a potem w ciągu roku będziemy je po prostu cięli. Dzięki temu ten budżet jest bardziej przejrzysty, prawda? Ale dzięki temu, że właśnie gmina wyemituje te obligacje. Nie, to jest taki bufor. Nie musi. Ważne jest, żeby je zaplanować. Ale żeby były zaplanowane i w ciągu roku, żeby można było skorzystać. Wtedy możemy zaplanować deficyt. Dokładnie. Możemy mieć duże, duże wydatki, wszystkie wydatki, które chcielibyśmy w tym roku zrealizować i mamy 100% pewność, że wszystkich nam się nie uda zrealizować. Jeszcze nie było takiego budżetu, który byłby w 100% zrealizowany. To znaczy, że wydano tyle, ile zaplanowano i też dochodów, po stronie dochodów,
otrzymano tyle, znaczy po stronie dochodów było zwykle więcej, tak? Bo te plany się mogły zmieniać i mogliśmy przesunąć, my przesuwaliśmy tą tarczę, ale też mówiliśmy, że my chcielibyśmy więcej pieniędzy w budżecie, bo przychody nam, dochody nam budżetowe rosły o te 20 milionów na koniec roku, a czasem mimo to, to jeszcze to przekraczaliśmy, że one były i tak większe, bo to był plan. Więc to będzie spore miejsce do popisu, jeśli chodzi o redukcję wydatków i redukcję deficytu. To spotkanie, ta rozmowa dzisiejsza jest pierwszą z cyklu rozmów o Łomiankach na poważnie. Chcemy kilka takich rozmów przeprowadzić z osobami, które znają się na rzeczy, które mają kompetencje i które potrafią to w sposób profesjonalny ocenić. Wydaje mi się, że troszkę za dużo jest w przestrzeni publicznej Łomianek dyskusji zbyt uproszczonych i nieprofesjonalnych. To znaczy na przykład strach przed tym, że zadłużenie. Że to coś tak, takiego mówimy, strasznego jest. Ale to też, poczekajcie, bo gmina już jest zadłużona na 20 milionów. Ale te obligacje my spłaciliśmy. I teraz całe zadłużenie wyniesie jeszcze 47, o ile pamiętam, milionów. My część obligacji spłaciliśmy, więc my co roku spłacamy zadłużenie. Tak, no i teraz też tak, kolejny jest wykup. Tak, bo to są terminy, które trzeba realizować. To, co zostało wcześniej zaciągnięte, to nie jest tak, że na ICDS mamy ten kredyt i potem mamy obligacje zaciągnięte przez poprzedników i teraz w naszej kadencji zaciągnięte obligacje i one wszystkie się skumulowały i teraz gmina jest, ola Boga, zadłużona. To jest zła narracja, absolutnie tak nie należy oceniać. My co jakiś czas zadłużamy gminę, żeby zrealizować inwestycje i tak się dzieje w każdej kadencji. Każda rada miejska każdej kadencji zaciągała obligacje po to, żeby mieć pieniądze na inwestycje, zrealizowała część tych inwestycji, spłacała te obligacje, bo też, co warto podkreślić, coraz trudniej jest uzyskać dotacje na realizację inwestycji, zanim się je zrealizuje, czyli z góry. Częściej jest tak, że dostaje się zwroty za zrealizowaną inwestycję, więc jeżeli my ją szybciej zaczniemy, może być sytuacja taka, że jeżeli byśmy w styczniu rozpoczęli budowę jakiejś ulicy i skończylibyśmy ją w czerwcu, to wystąpimy o zwrot poniesionych kosztów na realizację tej ulicy i dostaniemy zwrot tych kosztów i to nam zwiększy dochody, tak? Tylko dostaniemy na przykład zwrot tych kosztów po wakacjach albo pod koniec roku. I znowu budżet się zamknie, bo te dochody będą tylko później, ale jeżeli tego nie zrobimy, nie rozpoczniemy tej inwestycji już teraz, tylko będziemy czekali i rozpoczniemy ją, nie wiem, w czerwcu na przykład i skończymy do końca roku, to zwrot za tą inwestycję otrzymamy w roku następnym. I to są z kolei wolne środki, które można wykorzystać w roku następnym. Więc każda rada, która zaciągała obligacje, realizowała inwestycje, otrzymywała dotacje i te pieniądze zostawały w gminie, czyli my mogliśmy potem je użyć na kolejne inwestycje. A jeszcze wam powiem o jednym mierniku, bo tak mówimy o inwestycjach. Jest jeszcze taki miernik liczenia zadłużenia na mieszkańca, na jednego mieszkańca. I najwyższe zadłużenie, tak ono się waha od 800 zł na jednego mieszkańca aż do 7000. I takie najwyższe zadłużenie ma Świnoujście, ale zrealizowało szereg naprawdę bardzo dobrych inwestycji. Dlatego trzeba mieć to na uwadze, że żeby te inwestycje jednak rozpoczęte przynajmniej, żeby według harmonogramu działały. Żeby się tak strasznie tego zadłużenia nie bać. Nie bać, bo ono jest inne. Zarządzać nim, tym zadłużeniem, tak jak tutaj powiedział Janusz, w odpowiedni sposób zarządzać i ja myślę, że to skarbnik naszej gminy robi, tak? Tak. Niebawem kolejna sesja, gdzie będzie kolejne podejście do projektu tego samego budżetu, tego samego projektu budżetu na 2024 rok. Trzymamy kciuki za to, żeby decyzja była oparta właśnie na takiej profesjonalnej i dość dogłębnej analizie, a nie na takich powierzchownych hasłach i rzucanych oskarżeniach, że ktoś zadłuża gminę albo coś innego. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na następne nasze spotkanie. Do widzenia. Dziękujemy.